stopniu tego podium ostatecznie wyląduje. Zobaczymy po skokach Andersa Bardala, no i niespodziewanego lidera po pierwszej serii Romana Kołdelki. I na razie mieszkaniec Trondheim, Anders Bardal. Dynamicznie wyszedł z progu, no i teraz walczy o odległość. Dobry skok Norwega. Powinien być nowym liderem. 131 metrów. Pół metra krócej od Andreasa Kofflera. I miał nad nim dokładnie 1,8 punktu przewagi, czyli w przeliczeniu na metry dokładnie 1 metr, a zatem będą decydować te dodatkowe punkty za wiatr. 1,3 miał dodane Andreas Koffler. Więcej, bo blisko 5 punktów będzie miał dodane Anders Bardal. I on teraz obejmie prowadzenie. A czy wygra po raz kolejny w swojej karierze? No to zobaczymy po skoku Romana Kołdelki. Roman Kołdelka staje przed...